Punkt czwarty. Sprawozdanie z pracy rządu i projektu uchwały. Projekt uchwały zarządu w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Paragraf pierwszy. Zmienia się nazwę zadania przyjętego uchwałą nr 37 przez 355 z 2013 razy 905 robocza z dnia 22 października 2013 roku z zadania budowa windy dla osób niepełnosprawnych w zespole szkół specjalnych nr 4 Słupcy Zakątek 2 w Krakowie na zadanie dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w zespole szkół specjalnych nr 4 Słupcy Zakątek 2 w Krakowie, realizator zespół ekonomiki oświaty. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały związany jest z naszą inwestycją dotyczącą budowy windy w zespole szkół specjalnych na Zakątku, który to projekt jest obarczony, a właściwie dotknięty bardzo wieloma atakami, że tak powiem, związanymi z wieloma problemami natury formalnej, jeśli chodzi o zarówno nazwę dla tego zadania, które jest zmieniane już na trzeci raz, z tego co dobrze liczę. To jest trzecia nazwa. Trzecia nazwa tego samego zadania, natomiast samo złożenie wniosków z tym związanych przez ZEO było w wielkich bólach i z wielkimi opóźnieniami, które doprowadziły do tego, że do chwili obecnej ten projekt nie może zostać złożony, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Także to, o czym mówił pan radny Nowak, że jest obciążony to wielkim ryzykiem nie zmieszczenia się w czasie, w terminie, bo przypominam, że do 30 listopada musi być złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, aby uzyskać tą drugą połowę pieniędzy, bo jedną właściwie nie połowę, bo ten marszałek ma dołożyć trochę więcej niż my, ale w każdym razie, żeby to przedsięwzięcie się udało, trzeba zachować termin. Niestety ze strony ZEO tutaj niespecjalnie, mówiąc oględnie, uzyskaliśmy zrozumienie i były wszelkiego rodzaju wytłumaczenia, oczywiście z przerzucaniem winy na Radę Dzielnicy, no ale tak to niestety wygląda. W każdym razie dzisiaj jeszcze nastąpiła o 15:00 zmiana i mamy nadzieję, że już ostatnia. W związku z tym, że w budżecie to zadanie nazywa się dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, to tak to też powinno brzmieć w naszej uchwale i dlatego taki projekt uchwały zarządu, który miał miejsce bardzo niewiele minut temu. Także tyle woli wyjaśnienia. Nie widzę pytań. Bo ja jeszcze bardzo mam taką uwagę, mianowicie rozmawiałem z panią dyrektor i tam jest ta kwestia 30 listopada, ale nie byłoby sensu, żeby bez pozwolenia na budowę, z tym projektem, który jest niezapłacony oczywiście, złożyć, bo wtedy może przyjmą i ewentualnie ze względów formalnych odrzucą, albo przyjmą i doniesie pani dyrektor, jak pani otrzyma pozwolenie na budowę, to wtedy może to ruszy. Bo tam jest 50-50, ten wsad ma być 65 tysięcy, a drugie 65 tysięcy ponoć ma dać z tego projektu Warszawy. Zobaczymy. No właśnie, czyli te 65 tysięcy to jest nasze 25 plus 40 przyszłorocznych. Tylko jest najgorsza sprawa jest w tym, że te 25 to jest tegoroczne środki, a 40 to jest spokojnie, bo to jest przyszły rok, ale żeby to wszystko weszło do plusu. To znaczy wejść, to co do tego raczej nie ma wielkiego zagrożenia, żeby nie weszło, tylko chodzi o terminy, prawda? O terminy. Bardzo dobrze. Natomiast ten przyszłoroczny 40 tysięcy, jeżeli my nawet damy, a Urząd Marszałkowski nie da, bo nie ma... No to będziemy musieli zmienić zadanie. No więc to by dać. Co oczywiście byłoby wielką szkodą, bo to jest bardzo ważne. Bo ja, tak jak mówię, rozmawiałem z panią dyrektor, to była propozycja druga, bo to jest trzecia, że budowa szybu windowego wraz z montażem budowy windy, w ogóle wymyślają i to ZEO wymyśliło, teraz wreszcie trzecia
mam nadzieję, że ostatnio. No, najbardziej ogólne stwierdzenie. No właśnie. Ale wiadomo, co chodzi. Prawda? No i nie da się zrobić czegoś innego. Propozycja była, żeby jeszcze bardziej ogólne. Usunięcie barier architektonicznych w dzielnicy. Ja dziękuję. Ja mam pytanie, ile taki projekt jest ważny, bo jeśli by się okazało, że jednak marszałek nie przyjmie i wtedy nie będzie dofinansowania, a my wydamy 25 tysięcy w tym roku, czy na 2015 wtedy ten projekt jest ważny? Dwa lata jest ważny. Można go prolongować później. Gdyby się nie udało, no to wtedy jest rok. Rok przesunięcia niestety, ale... Wtedy wszystko już będzie, pełna dokumentacja. Tak, no ona właściwie mogła być już teraz, gdyby... Nie zabawa zrobiła. Nie zabawa zrobiła. Ciuciu babkę z radą dzielnicy między innymi. No tak. A przede wszystkim z tymi dziećmi, które czekają na tą wódę i nie mogą chodzić do tej szkoły w związku z tym, że bariery architektoniczne nie są usunięte. Także to głównie wobec tych dzieci jest i ich rodziców jest wina. Nie widzę dłużej. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.